za głośno. Dobra. Chociaż tradycja świąt wielkanocnych jest stara jak chrześcijaństwo, niewielu z nas wie, skąd wzięły się i co oznaczają symbole, które im towarzyszą. Nie wyobrażamy sobie świąt bez baranka na stole, malowania pisanek, święcenia pokarmu. Ale czy wiemy, co oznaczają te obrzędy i zwyczaje? Ostatni tydzień Wielkiego Postu to Wielki Tydzień. Zaczyna się on niedzielą palmową. Tego dnia wielki święcą przyniesione przez siebie gałązki, uznane za symbol odradzającego życia. Zwyczaj ten wprowadzono w XI wieku na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Według polskiej tradycji palma miała chronić domowników przed zmarłym. Thank you.
Bóg Pan jest znakiem pokoju, który
naszego programu, w którym zapoznaliście się ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi. Dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkim radosnych, pełnych pokoju i nadziei świąt wielkanocnych. Niech nasze życzenia dopełni wiersz Karola Wojtyły pod tytułem Wigilia Wielkanocna 1966. Tysiąc lat jest jak jedna noc, noc czuwania przy Twoim grobie.